Dostałam od Kitka prezent i to w Minecrafcie. Kitek podarował mi kalendarz adwentowy, ale kompletnie nie zdradzał, co w nim jest, a więc przekonajmy się. Tak jak wiecie, do grudnia zostało jeszcze kilka dni, ale ja dostałam już mój kalendarz adwentowy, który znajduje się za mną. Jeśli lubicie otwierać kalendarz adwentowy, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Jakie piękne są te schody, przecież to jest tak świąteczne. Ja nie mogę, ale Kitek się wysilił. Dobra, idziemy na samą górę. Choinki? Naprawdę? Ja cię ręce. Pięknie to wygląda. Ciekawe jak on... Wow! Czy to jest właśnie ten kalendarz? Ja! I tak przecież od samego siebie by mi dać prezent właśnie na święta. To jest chyba najlepszy i największy kalendarz adwentowy, jaki w życiu miałam. Jest piękny i ogromny. Faktycznie ma aż 24 okienka. Tak, dokładnie. Z reguły kalendarz startuje 1 grudnia, ale tak bardzo, bardzo się chcę przekonać, co takiego jest w środku. Już wiem. Zadzwonię do Kitka i spytam, czy mogę już go zacząć. A jeśli wy chcielibyście dołączyć do najsłodszego teamu na całym YouTubie Muffinek, ale to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty i dzwoneczek. Halo, Kitek, halo. Halo, no co tam, Muffinka? Słuchaj, widzę, że zrobiłeś dla mnie kalendarz adwentowy. No tak, zrobiłem. I co, podoba się? Jest boski. Ogólnie wizualnie wygląda on przepięknie, no ale środek jest jeszcze lepszy. A słuchaj, bo ja właśnie w tej sprawie dzwonię. Mogę zacząć go już otwierać? A mam takie pytanko. No? Zaczął się już adwent? Już mamy 1 grudnia? No nie. No to w sumie sama sobie odpowiedziałaś na pytanie. Proszę tutaj czekać do 1 grudnia. Ja nie mam czasu, bo ja muszę jeszcze gotować do świąt. Co? Ale poczekaj. O nie, rozłączył się. No ja nie mogę. Kurczę, myślałam, że się zgodzi. Co w nich może być? A może jakbym otworzyła tylko jedno, to byś się nawet nie zorientował. Na przykład właśnie pierwsze. Tak. Sądzę, że to dobry pomysł. A w naszym sklepie muffinki.pl macie podkładki pod myszki oraz muffinkową. Wyglądają, uważam, mega uroczo. Sama je projektowałam. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Macie link w opisie. Dobra, tu jest jedyneczka. Lekko tylko tak, wierzcie, uchylę i zajrzę, co jest w środku. Ciasteczko jest w środku. O, ja cię kręcę. Muszę go spróbować. Może jest dobre. No, pycha ciasteczko. 10 na 10. Ciekawe, czy sam piekł. Nie, raczej kupił. Widzicie, co to tak nadgryziony, ale może się nie skapi. Nie, że go odłożyłam, zostawię sobie na później, ale jest sztos. No w sumie, a zerknijmy szybko, co jest w dwójce, tylko zerknę, nie będę wyjmować. Ciasto! Jo, jak ciasteczko było takie pyszne, to ciasto musi być jeszcze lepsze. No dobra, może też spróbuję tak, tylko gryzka, tylko poliżę lukier. Ojej, czekajcie, chcę go odłożyć, o nie ma go, kurczę. O, na szczęście mam zapasowy z mojej cukierni, może się nie zorientuję, że to jest babka, a on miał jabłecznik. Trójeczka. Nie, już nie ruszam, już nie ruszam, już dwa otworzyłam. Dobra, to już schodzę, żeby mnie nie kusiło, albo... Chociaż może tak trójeczka, chociaż... No dobra, chcecie jeszcze zobaczymy trójeczkę, bo pewnie jest coś fajnego. Nawet nie zauważy. Jeśli już nie będzie ciasto, nawet się przecież nie zorientuje. Muszę go przymierzyć, to jest diamentowa czapka. Jak wygląda? Ale czapka. Odłożę ją pod koniec dnia. Pod koniec dnia ją odłożę. Czwóreczka, zobaczymy sobie, co tutaj będzie. Myślałam, że to biedronka, to jest jakieś jajo. No nie, no nie wytrzymam, co jest w tym jaju. Jajku, niespodziance, mamy liska. Jaki ty jesteś piękny. Nie no, sztosik. Jestem nim zachwycona. Ale jak ja cię spakuję z powrotem do jajka? Wiem, wstawię tutaj jajko niespodziankę po prostu jakąkolwiek. Mam taką czekoladową, więc może Kitek nie zauważy, że jest inna. Piąteczkę tylko tak zajrzę do środka. No nie no, złote jabłko. Naprawdę, przecież ja po tym złotym jabłku będę miała genialną cerę. To złote jabłko świetnie wpływa i na cerę, na włosy, na paznokcie. Więc tak tylko wezmę gryzka, a resztę zostawię i odłożę z powrotem. Szóstka. O ja! Przecież to są Mikołajki! Ja muszę zobaczyć, co jest w środku, bo przecież to pewnie będzie jeden z najlepszych prezentów właśnie w tym kalendarzu. Napiszcie w komentarzu, co wy chcielibyście dostać na Mikołajki. A jest w środku? Tajemnicze jajo. No dobra, rozpakujmy je. Co to jest? Mikołaj? Nie, to nie jest Mikołaj, to jest elf! To jest elf od Mikołaja! O, ja nie wytrzymam! Hejka, elfie, masz coś dla mnie? Nie, nie masz? No, trudno. W takim razie... Ja ci dam ciasteczko. Proszę bardzo, nie ma za co. Czekajcie, muszę odłożyć. Gdzie ty idziesz? Do choinki! Chcesz podziwiać choinki? No, Kitek sam sadził, mam nadzieję, że ci się podobają. No dobra, jeszcze jedno otworzę. Jeszcze jedno, skoro szóstka była tak genialna. Kwiatuszek! Wiedział, że lubię kwiatuszki! Aż zobaczmy, jak on wygląda. Nie no, on jest piękny. Ojo, śliczny. Chodźcie, zobaczymy ósemeczkę. Ósemka? Co to za podka? Ej, może spróbuję tej podki? Może jakaś taka mikstura pyszna na włoski właśnie? Albo na dobre samopoczucie?
co to miało być, Kitek? Ja nie mogę lądu wcipnieć. Nie uciekaj przede mną. Poczekaj, poczekaj, pomóż mi. Nie otwieraj moich prezentów. To są moje okienka. Odsuń się od kalendarza. Ja muszę go otworzyć, nie ty. No nie. Może dziś będzie mleko. Ej, czekajcie, może w dziewiątce będzie mleko. Na pewno. Wiesz, Kitek by to specjalnie tak zrobił. Dziewiątka. No wiedziałam. Dobra, pijemy, żeby się z powrotem powiększyć. O, jest, już okej, okay, już z powrotem wyglądam jak ja. To w takim razie odłożę do dziesiąteczki, żeby nie widział, że wypiłam. O, kolejna potka. Odłożę tu wiaderko. O, i się chyba nie skapnie. Sprawdźmy tą, ona jest różowa, różowo-pomarańczowa. Dajcie mi koniecznie znać, jaki jest wasz ulubiony kolor, bo mój to różowy i fioletowy. A to jest różowo-pomarańczowa, więc ciekawe, co ona mi zrobi. Wow. Wow! O matko, jak jestem gigantyczna, teraz ten cały kalendarz jest tyci! No nie! Przecież jak teraz bym zgniotła normalnie jednym małym paluszkiem. Halo, cześć! Cześć, panie, jestem wielki! Znaczy, jestem wielka. Cześć! Hejka, jak tam na dole? Czuję się taka wysoka! Ale wiecie co? Wolę, żeby Kitek nie zauważył, że otwieram ten kalendarz, więc zobaczmy w jedenastce, czy mamy mleczko. Co to jest? To jest jajko? Wow, ale śmieszne. Wygląda trochę jak bałwanek, albo jak jajko bałwanka. Czy istnieje w ogóle jajko bałwanka? Przy mnie jest tak małe, ale normalnie byłoby chyba ogromne. Czy ja jestem w stanie zobaczyć, co jest w nim? Halo? Puk-puk? Nie, nie odpowiada. No trudno, no to niech tu zostanie. Może na słońcu właśnie będzie leżało, to wtedy wyjdzie jego zawartość. I zobaczymy, co było. Dwunastka, to już połowa. To jest kolejna lama. Czy to jest jajko lamy? Tak, zgadłam. O, jaka ona jest śliczna. Jak ona mi się strasznie podoba. Hejka, pani lamo. Jest pani taka malutka przy mnie. Jesteś jak moja przytulanka, wiesz? No, ale wiesz co? Jejciu, chyba zabiorę cię do domu. Będziesz moją lamą. Od dzisiaj nazwiemy cię lama. Trzynastka. Albo pechowa, albo szczęśliwa. Zobaczmy, czy tym razem będę miała szczęście. O, jest tu jajo papugi. Miałam szczęście, więc dobrze, że sprawdziłam. Cześć, papuszko. Pamiętam, jak Kitek kiedyś nagrywał swoje przygody w Kitkowie i właśnie miał taką papuszkę. To było fajne. Lubię mieć papuszki. Ale zobaczmy, co jest w 14. Już nie wytrzymam. Tak mało okienek zostało, że już nieważne. Kolejne jajo. Piesek, to jest jak ciastek. Czy ty jesteś jakąś wizualizacją ciastka? Może hologramem ty jesteś? Tak, pewnie Kitkowi chodziło o to, że zawsze jak tęsknię za ciastkiem, to żebym wzięła sobie właśnie taki hologram albo właśnie tą przytulankę i miała ją zawsze przy sobie. Jednasteczka. Jakaś książka. Może Kitek napisał swoją książkę albo swój dziennik stworzył? Ależ to, ja też bym chciała mieć jakiś dziennik muffinki. To byłoby fajne. Widzę cię. Jak to mnie widzi? Halo? Idę. Nie, on mnie widzi. Chyba mu się pomyliło to z jakąś inną. Miał mi dać pewnie jakiś dziennik, a dał mi jakąś notatkę. Odłożę ją na miejsce. Po co mi coś takiego? O, mateczko. Szesnastka. Prezentowo. Bliżej świąt. Dał mi prezent. I co jest w tym prezencie? Zerknijmy. Jest czerwony. Ojej! Zmniejszyłam się. Powrotem. No i widzicie, na pewno teraz by się Kitek nie skapł. On jest pusty? Kurczę, no to zostawię Kitkowi marchewkę. Znaczy wiecie, powiem, że jak coś, to on tutaj to zapakował i nawet nie pamiętał. W sumie nie zostało dużo okienek, więc chyba, że jedno okienko w tą czy w tą, to chyba nie ma różnicy. O, Tim Arbuzik! Normalnie jak nasze arbuzowe bryleczki z naszego sklepiku. Pewnie o to Kitkowi chodziło. Tak jak wiecie, ja kocham arbuzy i mam swój Tim Arbuzik, do którego was cieplutko zapraszam, jeśli również kochacie właśnie te owocki. Kitek mi kiedyś pokazał, że z arbuza można wziąć nasionka. Nasionkami chyba? On kiedyś oswajał papugę? Dobrze myślę? Oby. Próbujmy. Papuszko? Halo, papuszko? Chcesz nasionka? Czy mi się to udało? Nie wierzę, mam papuszkę. O nie, papuszko, musisz później zejść ze mnie, bo przecież Kitek nie może cię zobaczyć na mnie. No ale jeszcze chwilę możesz posiedzieć. Dobra, na czym to stanęło? To już odłożyliśmy. Przepraszam, ale ja muszę odpakować osiemnastkę. Ale chciałaś mi pokazać, że na osiemnastkę skoczyło, tak? Kończyło. No proszę cię, odsuń się. O, choinka! Jaka śliczna! Ej, patrzcie, no to jest dosłownie ta sama choinka, co jest dookoła. A właśnie chciałam powiedzieć, że tak śliczne one są zrobione, żeby Kitek mi ozdobił całe moje mieszkanko właśnie. Ciasteczkami na przykład. Jaka włoska jest ta choinka. Ej, właśnie, może ja ozdobię mój domek tak świątecznie. Co wy na to? Chcecie coś takiego zobaczyć? Koniecznie mi dajcie znać. Został ostatni rządek, to już nieważne, czy jeden tak, czy tak. Otwórzmy go. Girlanda, ja nigdy nie wiem, jak to się nazywa, ale ja nazwę to girlandą. Na drzwi sobie powieszę. Przecież będę miała wtedy tak uroczy muffinkowy domek. 20, zostały nam tylko 4 okienka. Ciekawe, co on tutaj dał, bo już to prawie święta. Czy to jest złoty zegar? Złoty zegar do powieszenia na ścianie. On jest takim gwiezdnym zegarem. On wiedział, że o nim marzyłam. A teraz mi go dał. Jakie to było słodkie. Kitek naprawdę potrafi być kochany. Muszę mu później podziękować. Właśnie, co ja powinnam mu dać w zamian? Dajcie mi znać, może mi pomożecie. 21. Eko! Czy to będzie
jajko polarnego misia? Tak, Nieciu! Szkoda, że jeszcze śnieg nie spadł, ale już mamy przynajmniej misia polarnego. Sztusik, jesteś słodziutki, dołączysz do mojej słodziutkiej otowi zwierzaczków. Dobra, 22. Tu mamy... skrzydła? Wow! Będę mogła sobie latać ile chcę. Pamiętam, jak Citek takie nosił. Trochę wyglądam jak ćma, więc do wizualnego aspektu ich nie zaliczę. Ale one potrafią naprawdę latać. Znaczy, słabo mi to na razie idzie, ale przynajmniej troszkę poćwiczę, później je odłożę, żeby lepiej umieć na nich latać i się nie ośmieszyć przy kitku. No dobra, zostały dwa okienka. Słuchajcie, no muszę je otworzyć, tak? 20. Wow, 3 arbuzy i X. Może Kitek po prostu mi tym daje znać, że chce, żebym stworzyła swój własny dziennik. Chyba o to chodzi. Nazbieraj więcej. Może jeszcze nie skończył? Albo tak specjalnie mówi, że to jest taki bait na mnie. Nie no, już raczej skończył cały kalendarz, w końcu zostało parę dni. Więc zerknijmy, co takiego jest w ostatnim okienku, czyli w tym najlepszym. Ojeju, troszeczkę tu nabałaganiłam, ale jakoś to sprzątnę później. Teraz tylko zobaczę, co jest w 24 i zabieram się za sprzątanka. No może napisać drzemkę zrobię. Co to jest? To jest jakaś... Wow, ale fajne! Czy to może jakaś taka statek? Czy może właśnie na jakieś zwierzaczki? Może chcę mi dać aksolota, żebym trzymała w tym? Stosik, zobaczmy, 24. Co jest w niej? Pa, co on zrobił? No nie, co to miało być? Nieładnie tak otwierać wszystkie. Ej, no nieprawda. Kitek. No halo, cześć Muffinka, co tam? Kitek, co ty zrobiłeś z tym kalendarzem? Co to miało być na samym końcu? No nic, no prawie skończyłem go budować. Jeszcze muszę tam kilka rzeczy, bo czekam na jedną maszynę do muffinek. Do muffinek? Tak. A co się stało? O nie, ja wiem, co ty zrobiłaś. Otworzyłaś wszystkie mimo moich ostrzeżeń. Na pewno? No dobra, no to ja lecę sprawdzić, czy czasem nie ruszałaś tego wszystkiego. O nie, dobra, no to biegnę sprzątać. Pa!